Witam, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Putrefaction 2 Voidwalker. Dostaliśmy się do jaskini. Nasz, że tak powiem, głównoprzewodzący stwierdza, że jesteśmy bardzo blisko celu. A nasza postać jak zwykle byle żeby zabić. Sznel. A ja się wrąbałem prosto po rakietkę. Sobie to tutaj podgłośnię trochę. Co ty robisz? Gdzieś tutaj tańce hulańce mi odprawiał. Sekret. Strzały w ogóle jak sobie lecą. No ty się tu wziąłeś. Gruba akcja, gruba. Dobrze. Ale powiem wam szczerze, tu nawet diamenty jakieś są. O. Strasznie nieprzejrzyście się dzieje w tej grze, to wszystko, w sensie nie widać tych postaci, wrogów w zasadzie nie postaci, właśnie bo przecież ja granat nie mam. Poleciał. Nie mamy chwilę spokoju. Ciszy.
przy oczywiście delikatnych brzmieniach gitarki. Głęboki wdech i idziemy dalej. Nie podoba mi się to, za dużo miejsca. O! Co to jest? Wygląda jak... Piernicze zamiast oczu na krzyże alianckie. Zakra. Najgorsze jest to, że temu gościowi, który nam tutaj w głowie gada, podoba się ten pomysł. O, myślałem, że jeden był za dużo. Se jeździ na nim, ale o co tu chodzi? Masakra. Dobra, mogę sobie ulepszyć tą postać chyba tak. A właśnie, broń sobie ulepszę przecież. Zamiatane. Dobra, musimy generatory zniszczyć, żeby odblokować przejście. To co? No nie. Może jednak? Kto tu strzela do mnie? Jakby to jeszcze trafić mogło. Potrafiło. Dobrze, że nie trzeba w tej grze w ogóle przeładowywać. Wybuchnie pod nogami? Ja dostaję, dobra. Już myślałem, że na mnie to nie afektuje, ale jednak.
Stick around. Jeszcze żyjesz? Wytrzymały gość. Sznel, ja. Gdzie on tam wleciał pod tekstury? No, sekret. Jak miło. Za szybkostrzelny to nie jest ten Thompson. To pewnie Thompson jest. Ale... lepsze to niż shotgun. Tak się trochę zgubiłem. Już byłem tu, był sekret. Miałem dawać wbieganie, ale patrząc na to, co tu się dzieje, to jednak wolę chyba żywotność i bonusy oczywiście. Na górę by było się trzeba wcisnąć. W ten sposób powinien. O, jednak nie w ten sposób powinienem tu wskoczyć. A, tam jest sufit. Takie, a nie inne. O, właśnie. Biegam, szukam nie wiadomo czego. Nie bardzo wiem, co ja teraz mam zrobić. Mam znaleźć. Aha. Czyli ten generator to jest coś takiego. Dobrze wiedzieć. Więc drugi zapewne będzie nie tam, a tutaj. Muszę go teraz znaleźć. O właśnie. Now you can go through block door. No shit. No co ty nie powiesz?
ma dziury w dachu? Nie ma, dobra. A, bo to przecież nie tam idę, tylko tu. Okej. Podoba mi się ta muzyka za bardzo. Ale przypuszczam, że nie mam innego wyboru. Shootera. To takie trochę bardziej zlupowane. Chyba koniec tej inwazji. Chociaż to mi się kojarzy z tymi portalami, z których oni wychodzą. Ale nie bardzo się da to rozwalić, więc w sumie nic z tym nie zrobię. O, tam coś mamy. Chcę nic je pozbieram, bo może być lipka. Czyżby wyjście? Oho. To by się przydało, ale... jakaś snajpera czy coś. Tak, można się było domyślić, że przecież będzie tylko trenować cała armia. Czy może nie armia, ale... Thank you.
Checkpoint saved. Czyli kolejna armia. A. Okej. Okay. Rozumiem. Nie ma tu jakichś pancerzy, czegoś, czegokolwiek? Chyba nie. Okej. No to walczymy sobie za Wolfem. Rzucamy się w portal. 2 na 5 sekretów, 141 na 141 zabójstw. Tymczasem dziękuję drogi widzu za uwagę. Zachęcam do łapki w górę, jak i subskrypcji. I oczywiście zapraszam również do oczekiwania na kolejny odcinek Woodcraft Action 2 Voidwalker. Zobaczymy, gdzie nas przeniesie owy portal. Do zobaczyska.